Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym odcinku zwiedzimy sobie Fort Konstantin. Zresztą dane zadania. Ciekawe, czy to zadanie będzie, jak udam się do Portu Konstantin, czy nie. Mapa świata. Port Konstantin jest tutaj. Najłatwiej będzie ze stacji Northwest Seneca się tam udać. I kolejny niebezpieczny, odległy region. No nic, trudno. Idziemy tam i... Oho, najemnicy kompanii Szpona. Jeden od razu załatwiony na miejscu. Teraz drugi. Ekspu za jednego. Jak dla mnie spoko. Trzeci. Niedługo będziemy mieli level, autentycznie. O, już mamy level, dobra. Co teraz? Bym sobie poszedł. Retorykę mam na 100, nauki ścisłe mam na 100. Broń lekko bym sobie podboostował do 80, bo z niej najczęściej korzystam. Broń energetyczną do 50 i naprawę do 75. Kontynuuj. Jakie perki będę mógł mieć? To nie. Kanibal? Nie. Szkielet z adamantu moim zdaniem będzie najbardziej odpowiedni. Dobra, no to idziemy do Fortu Konstantin. Rozwaliliśmy ich, zabierzmy od was palce. Papierosy. Mina EM, granat odłamkowy. Owszem, bez menu odmówię. Papierosy, palec, naboje, karabin szturmowy, bo nie mamy dużo możliwości dźwigania różnych gratów. Więc... Idziemy. Okej, okay, ustawiłem sobie znacznik na mapie, żeby po prostu wiedzieć gdzie mniej więcej, gdzie mam się kierować. Składujmy sobie nasz ultra pistolet maszynowy, który okazał się ekstremalnie przydatny w walce z tymi oto niebijcami z kompanii Szpona, od których zabraliśmy wywiad na ich palce. No to będę musiał później, może nie w tym odcinku, zależy ile nam zejdzie z Fortem Konstantin w tym odcinku lub następnym, przejść do tego miejsca, gdzie uzyskujemy za te palce odpowiednią nagrodę pieniężną. I pewnie wraz z nagrodą pieniężną bonus do karmy. Dobra, zapiszmy sobie może grę. Tutaj jest jakiś NPC, a nie, to jest lewitujące oko enklawy. Ty siewco propagandy, znikaj mi stąd. Dobra. Musiałem to zrobić, nie mogłem się powstrzymać. Ponieważ jest to siewca niewłaściwej propagandy. Okej, okay, tam jest Yaogwai, więc nie chcę z nim się spotkać. Ponieważ to będzie duża strata amunicji i zdrowie, może nawet zginął na tej walce. Więc Yaogwai to nie jest coś, co chcę widzieć tutaj. O kurde, mogłem wziąć sobie perka przyjaciel zwierząt. Robomózg, czy jakiś inny robot bojowy. O kurde, zdjął mi... Ile mi zdrowia zdjął na jeden strzał? Kurwa. To jest Protektron. Zwykły, więc powinniśmy go rozwalić w ten sposób. Dobra, rozwalony. Pięć punktów doświadczenia, nieco przymało, ale trudno. O, kim ty jesteś? Bandyci. Wędrowiec. A czemu mnie zaatakowałeś, wędrowcze? Mam pytanie do ciebie. Czemu mnie zaatakowałeś? To nie było miłe. Myślałem, że coś uzyskasz.
Dobra, oczyszczoną wodę sobie weźmiemy. Obwy mi nie jest potrzebny, ale lostki jak najbardziej. Zapiszmy sobie grę i sprawdźmy to w jaskinie, ponieważ to jest jakaś jaskinia, której ja nie kojarzę. A nie, to w ogóle nie jest jaskinia, tylko jakiś ten. Brudna woda, skrzynka z amunicją zamknięta na przeciętny. Prawie było. Tylko schowek. Mi się wydawało, że to jest jaskinia, więc. Co ja mam już? O, mamy wzrokowe, czy te. Mam aż tak słaby wzrok, powinien zmienić sobie okulary na silniejsze, żeby widzę jaskinię tam, gdzie jej nie ma. Ale zawsze nieco zasobów uzyskam. A zasoby to, jak wiadomo, przydatna rzecz. Będę próbował, aż mi się uda. No co, i w ostatnim razem prawie było. Spróbujmy tak. No, udało się. Ja mogę sobie spieprzyć zamek, tak robię, ale nie miałem cierpliwości po prostu do tego. Zapiszmy sobie grę. I idziemy do Fortu Konstantin. Po prostu zamiast oddawać mu te klucze, wolałem sam sobie spenetrować Fort Konstantin głównie po to, by pokazać wam nowe lokacje. Lewitujące oko enklawy, zaraz cię rozwalę. Za mojego ojca. Po prostu zawsze jak będę widział cokolwiek, co należy do enklawy, to będę to niszczył, włącznie z żołnierzami wszystkim. Sam mam na sobie pancerz jednego z nich, który przydałoby się naprawić, więc nie obraziłbym się na spotkanie z żołnierzami enklawy, zwłaszcza, że oni nie są jacyś overpowered. I miałem okazję się przekonać. Z mojego karabinu plazmowego rozwalałem ich robomózg. Ale ty mnie mnomisz. Brudną wodę się napijmy. Napijmy się też antyradu. Może trzech. I steampaki sobie weźmy. Dedukuję. O kurwa. Śmierć mnie czeka. Albo strata dużej ilości steampaków. Dwa jogwaj to jest pewna śmierć praktycznie. Dobra. Oczyszczoną wodę władujmy i steampaki. Niech to jest jedyna szansa na przeżycie w tej sytuacji. Dobra. Ten jest prawie martwy. Dobra, teraz ten. Punkty akcji! Regenerujcie się szybciej. Dobra. Mam szansę go zabić. Ale szansa jest symboliczna. Dobra, udało się zabić dwa jogwaje. I muchę. Ale to, że udało mi się zabić dwa jogwaje naraz i robomózga. Wow. Dobra, oczywiście po takiej walce saving musi być. To obowiązek jest po takiej walce robić save'a. Ogniwo energetyczne sobie wezmę. I idziemy dalej. Ciężko było. Bo chuj ciężko, bo cholernie ciężko. Ale żyję. Żyję i idę dalej. Ciekawy jestem, co jeszcze spotkam na drodze do Fortu Konstantin. Mam nadzieję, że moja postać sobie da radę. Że nie zostanę zaraz zarypany, save all. Ponieważ tutaj będę grał po tej walce normalnie z palcem na F5. Z palcem na szybkim zapisie. No bo teraz to już się strasznie cykam, co mnie mogę jeszcze spotkać. Zwykłe psy. A, to są psy strawnicze bandytów, czyli jacy bandyci tutaj będą. Zapewne nazywa się wędrowiec. A nie, jesteś z randomowym bandytą, którego rozwalę z łatwością. I za którego palec dostanę kilka kapsli. Spoko. Palec, naboje, karabin strumowy. Zawsze w cenie, zawsze w powrót, a to spoko. No, jeszcze kawałek, spory do Fortu Konstantin. Może się wyleczmy.
I idziemy do Fortu Konstantin. Dobra, saving jeszcze raz. Przeładujmy sobie broń. No normalnie amunicja nam zeszła, a jeszcze nie wiadomo, co nas czeka w Forcie Konstantin. Kurde. Coś tam wybuchło na horyzoncie. Widzieliście? Mniej więcej w tej okolicy. Nie wiem, co to było. Ale idziemy naprzód, posuwamy się naprzód. Zapiszmy sobie jeszcze raz na tą grę. I no cóż, walczymy dalej. Nie poddajemy się. O kurwa. Dwa gigantyczne skorpiony, mające mało życia na szczęście. Więc jednego zabiłem, drugi gdzieś polazł w diabły, więc nie chcę się z nim spotkać. Zwykły rat skorpion, którego radośnie sobie zarypie. Tędy powinienem iść. Zróbmy sobie sejwik. Bo mają tutaj noc, to muszę z czymś walczyć. To nie jest fajne. A odbzykaj się ode mnie, nie chcę tu walczyć, spadaj pan. No spieprzaj, kurde, ty tępa pipo. O-o. To jest nieco groźniejsze. Jakiś wariat z bronią laserową. No kurwa mać. Co powiesz na kulkę w łeb ze snajpery? A, żołnierz enklawy. No to bardzo miło mi pana powitać. Jesteś prawie trupem. A, jeszcze ten tutaj ten mnie podgryza. Dobra. Koniec zabawy. Z tobą też. Kurwa, czemu ja nie mogę cię trafić? Mam aż takiego zeza? Dobra, pancerz mój bym naprawił sobie na tobie. Wziął twój karabin laserowy. Twój palec, twój hełm wspomagany, twój pancerz. I użył obu do naprawienia mojego wyposażenia. Zdecydowanie, to jest to, co chcę zrobić. To bym naprawił. Ubiór. Naprawiamy. Naprawiamy. No i przynajmniej teraz możemy chodzić. Ale tutaj już są bardzo silni przeciwnicy, naprawdę ekstremalnie silni. Ale już niedaleko jesteśmy Fortu Konstantin, przynajmniej tyle dobrze. Dosłownie ciężka przeprawa, bardzo ciężka, ekstremalnie wręcz ciężka. Kurwa. Można by to powiedzieć, prawie ująć tak, że prawie jestem hardcorem. Tutaj się biją jacyś ci, jakieś robomózgi. To jest chyba wejście do Fortu Konstantin. Przynajmniej tak mi to wygląda. Pójdź, wejdziemy sobie od tej strony. I z kim oni się biją? Przede wszystkim to mnie interesuje. Mister, wyrwij flag! To ja tobie wyrwię flag, nie ty mi. Dobra. Ogniwo energetyczne, czyli chyba amunicja do mojej broni, tej, z której aktualnie korzystam.
Więc spoko, może najpierw zwiedźmy sobie tę chatkę tutaj. Kwatera dowódcy. Więc powinny tutaj przynajmniej teoretycznie być jakieś cenne w miarę zapasy. Spadaj pan! Protektor został zdezintegrowany właśnie. O, będziemy mieli dużo amunicji do naszego karabinu plazmowego, to będziemy mogli nim chodzić, fajnie. Loftki sobie weźmiemy. Obrzęd się ja chcę wziąć, na wypadek gdybym zupełnie nie miał broni, to mogę go sobie wziąć. Tylko i wyłącznie w takim wypadku. Jest on akceptowalny. Nuka Cola Quantum mogę mi się przydać do regeneracji punktów akcji. Tutaj jest wyjście na pustkowie, a tutaj jest zejście do piwnicy. A, czyli tutaj musieliśmy wejść tak w ogóle. Dobra. Spoko, czyli ja dobrze poszedłem. Przez przypadek, co prawda. Stealth Boy. Kapsle. Dużo zapasów tutaj zyskałem. Dzięki temu tutaj polazłem. Dobra. Uleczmy się. Ilość teampaków maleje w tempie zastraszającym. Przeczytajmy sobie to, zapiszmy sobie grę. Co to za bunkier? Gdzie ja w ogóle jestem? Amunicja, więc przyda mi się na pewno. Im więcej, tym lepiej. Kurwa. Dobra, weźmy sobie nasze kapsle, kochane. Im więcej kapsli, tym lepiej. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to mamy dużo więcej, nieco więcej amunicji do chińskiego karabinu szturmowego, więc z nim teraz bym sobie pochodził. Zapiszmy sobie grę, ponieważ tam jest za drzwiami jakiś przeciwnik. Wyrwi flak. Myślę, że powinniśmy. Gdzie ja mu prawie nic nie robię za pomocą tego karabinu. A nie, robię mu coś jednak. Jednak mu coś robię. Dobra, pokonany mister wyrwi flak. Paliwo do miotacza ognia, ogniwo energetyczne. Mi zostawiłeś. Co tu jest? Tu jest kibel tylko i wyłącznie zwykły kibel. Nawet bez apteczki. Tutaj jakieś chyba zapasy medyczne. Nie, pusta strzykawka. Radix mi się przyda. W zasadzie tyle fawka. Steampunk i Radix mi się przydadzą. Jak na razie gra nie sypie mi tutaj zapasami. Zapiszmy sobie grę i idźmy dalej na dół. Zobaczę, gdzie tutaj zajdę. Odpalmy sobie terminal. Dobra, zalogowaliśmy się. Odblokuj zamek. Okej, nieco zapasu zyskamy dzięki temu. W sumie bardzo dobrze. O kurwa. Zmienimy broń na potężniejszą. Do tego mi, na tego kolesia będzie mi potrzebny to. Dobra, od razu w głowę walimy. O kurwa, jak ja ci nic nie robię. Dobra, ale broń plazmowa przynajmniej działa na ciebie. Załatwiony, dobra. Uff.
Udało się. Dosłownie to akurat był bardzo ciężki przeciwnik. Weźmy Steampunk, bo pokażę się nam bez ceny, skoro jeszcze możemy tutaj kilku takich kolesi spotkać. Zapewne. Na naszej drodze do celu. Składujmy sobie nasz karabin plazmowy, do którego zaczyna nam brakować amunicji pomału. Centrum startowe. O, Pani Krysie, to sobie wezmę i to sobie od razu przeczytam. Uruchom, iBet. Nie wiem, co to jest, ale uruchomię. Dobra, co ja zrobię? Coś zrobiłem. Coś się stało. Nie, nie. Detaktywuj radio. Ja w radiach UR nie chcę, żeby grało. To wybitnie nie chcę. Wielka księga wiedzy. Opłacało się tu wejść dla samych tych książek. A mogło się więc zwiększyć na wyżej niż 100? Dane. Cechy. Nie, nie mogło się zwiększyć na więcej niż 100, więc w sumie to było niepotrzebne. Przedwojenne pieniądze sobie wezmę. Puste biurko. To biurko jest. Nie chcę przy nim siadać, ale przynajmniej moja postać ładnie wygląda. Karton papierosu sobie wezmę. Puste biurko, puste. I tutaj jest zejście jeszcze niżej, więc schodzimy, no bo co nam szkodzi? Robomózg, dzień dobry. Dobranoc. A ciekawy jestem, co ja odpaliłem w tym pomieszczeniu. Steampunk i oczyszczoną wodę oczywiście biorę. Robomózg został pokonany przeze mnie. Czyli schodzimy cały czas w dół. Cały czas w dół schodzimy. Do fortu Konstantin, do wnętrza fortu. Pancerz wspomagany. Nieźle. I tutaj też jest pancerz wspomagany. Nie, rękawica wspomagana. Moment, zobaczę, czy ten pancerz nie jest przypadkiem lepszy od mojego. Stealth Boy, ogniwo fuzyjne, naboje. Ogniwa energetyczne. Czy potrzebuje spać? Tak, potrzebuje. Zregeneruje się owszem chętnie. Strzałki sobie wezmę. Przedwojenną książkę sobie wezmę. Stealth Boya kolejnego sobie wezmę. Sprzęt, ubiór. 23. Pancerz wspomagany enklawie jest nieco lepszy. Daje większą odporność na promieniowanie, ten sobie zatrzymam na razie póki co. Napiszmy sobie grę i idźmy dalej. Magazyn bomb, zamknięty użyj klucz, otwarliśmy i wchodzimy. Czyli to pomieszczenie jest tak jakby bombowe mocno. Aha, czyli te drzwi możemy sobie otworzyć za pomocą terminali. Bardzo trudny zamknięty powiadasz, ale dla chcącego nie ma nic niemożliwego. Jak to mawiają, więc bardzo trudny, tylko bardzo trudny to save all. Nie bardzo trudny, dla naszej postaci bardzo prosty. Odblokuj zamek. O kurwa, ten drań. Dobra, ja bym cię namierzył przede wszystkim.
Dobra, zblokowałeś się w ścianie. To jest szansa. Spadłeś w V. O kurwa, jak on mnie mnomi. Co on mi robi? Mam granat EM. Nie, mam granat wyłamkowy. Dobra, spróbuję użyć na tobie. Dobra, teraz z tego może. Ledwo co. Ale nie wezmę steampacka, tylko wrócę na górę i się prześpię. Ale widzicie teraz, co ten przeciwnik potrafi zrobić. Nie będę marnował steampacków, tylko wrócę się do tego bunkra sterowania startem i tutaj się prześpię, na którejś z tych pryczni ruszę dalej. Dobra, zapiszmy sobie grę na wypadek, gdybym jeszcze jednego takiego kolesia miał spotkać na swojej drodze. Ciężki jest chuj ciężki. Szczerze wam powiem. Jest mega cholernie ciężki. To sobie przeczytam. Chociażby dla samych tych książek warto tutaj wyjść. Spoko, zaraz nie będę miał, jak sobie poskładam wszystko do kupy. Granaty EM, które będą bezcenne de facto na tym etapie gry. Snajperkę sobie naprawimy. Karabiny szturmowe sobie też naprawimy. Nasz ultra pistolet maszynowy bym również sobie bardzo chętnie naprawił. No już nie mamy obciążenia. Tom najwyżej pozbędziemy, jak będziemy mieli obciążenie zbyt duże. Ale warto było tutaj wejść. Naprawdę dużo zapasu i wydatna książka. Karabiny szturmowe sobie wezmę. Dobra, znowu jesteśmy dobrze obciążeni. Zamknięty bardzo trudny Sable. Spoko, ciekawy jestem, co tutaj znajdziemy. Resurrection. Dobra, udało mi się zgadnąć. Odblokuj zamek. Zapewne dalsze zapasy. Amunicja. Cholerę dużo amunicji. Bardzo dobrze, bardzo fajnie, bardzo idzie w to i bardzo pomoże w eksploracji. Zwłaszcza jak mam tutaj trafię na takich oto bydlaków, na których schodzi masa amunicji. Bo ja w ten robot strawnik to jest cholernie twarde bydle. W sumie tak twarde, że... Jak na mój poziom jest zdecydowanie zbyt wysoki, zbyt zaawansowany, dobra? Weźmy sobie amunicję. Weźmy sobie jeszcze więcej amunicji. To jest amunicja do karabinu, więc to mi się bardzo przyda na ten moment. Tutaj nie ma nic. To jest fawka. Tutaj jest jeszcze więcej amunicji. Równej. Oczywiście każdą sobie zabiorę, bo amunicja akurat nic nie waży, więc mogę to czynić. Karton papierosu mi się raczej nie przyda. Ale amunicja i owszem, amunicja i owszem. Spróbujmy sobie to odpowiedź. Kurwa, nie udało się. Dobra, próbujemy.
Drugi wytrych poszedł na takim badziewiu. Dosłownie coś skandalicznego. Ja dzisiaj to strasznie gałganie. Dzisiaj strasznie mi nie idzie. Z tym otwieraniem zamku. No dosłownie to jest coś fatalnego. No mam cię dość. Udało się. Ale prędzej czy później sobie zblokuję jakiś ważny zamek w ten sposób i będę bardzo smutny z tego powodu. Jak zobaczę później, jak po wyjściu z tego pokoju, jak stoi za amunicją do karabinu. Dobra, tutaj mogę nacisnąć F, bo mam 100%, więc spoko. Mam nieco więcej amunicji do pistoletu maszynowego. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej krokiem pewnym i zdecydowanym. Fort Konstantin jest ekstremalnie trudną lokacją, zwłaszcza że zaraz będę miał trzech przeciwników chyba. Heł? Jaki klucz jest potrzebny? Kurwa mać, coś zjebałem chyba na poprzednim etapie gry. Bo nie zabrałem klucza od tego. No nic. Jestem bałwan, bałwan totalny, bałwan nadbałwany w... Nie zebrałem czwartego klucza. No bo tutaj jeden. Dobra, to się jeszcze rozejrzę po okolicy. W takim razie, wyjdę na zewnątrz i się rozejrzę po okolicy. A się kurde przestraszyłem na widok tego robota. Bo no cóż, to nie jest najprzyjemniejszy z przeciwników, zdecydowanie to nie jest najprzyjemniejszy z przeciwników, to jest wręcz przeciwnik, powiedziałbym, bardzo nieprzyjemny. Nawet bardzo, bardzo nieprzyjemny. Porównywalny, moim zdaniem, jest płonem śmierci, to jest płonem śmierci, gdzie nie walczyliśmy. Kwatera dowódcy. Jeśli okaże się, że mi brakuje czwartego klucza, to będę zły. Wejdźmy do biur personelu, nie chcę się z tym walczyć. I zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Dobra, umarłeś. Panie Robomus, pan jest niemiły dla mnie. Pan jest tak niemiły, że was pana muszę zabić z tego powodu. A tutaj jeszcze pan wyrwi flag. Pan wyrwi flag, ale dostanie odpowiednią porcję ołowu, tylko wpierw się uzdrowie. Panie wyrwi flag. A, nie mam punktów akcji. Smuteczek. Wyrwaliśmy flaki panu wyrwi flakowi. Kto do mnie jeszcze strzela? A, wieżyczka. Mi jeszcze pieści. Mark 5, dobra. Była wieżyczka po wieżyczce. 25 expa za wieżyczkę. Banalną wieżyczkę? Serio? Serio? Bandyta. Który miał całkiem sporo fantów. Apteczka, steampack, spinka, antyrazy. Owszem, wezmę sobie chętnie. I najchętniej bym w ogóle się wyleczył teraz. Oczyszczona woda. Co mam jeszcze do leczenia? Pojemnik z krwią i steampacki. Tyle starczy. Na takim poziomie zdrowia moim zdaniem możemy hasać. Tutaj znowu jakiś bandyta. Wezmę sobie od ciebie amunicję. Przyda mi się. Czyli bandytom nie udał się atak na Fort Konstantin. Zdecydowanie się nie udał. Ale tam było w tym Forcie Konstantin dosłownie tyle przydatnych itemów we FOK. Jak jeszcze zdobędę czwarty klucz, to przekonam się, co jest tam na końcu. Strzałki sobie weźmy.
Trudny, powiadacie. No cóż, będę tutaj siedział, dopóki to nie otworzę. A na pewno kiedyś to otworzę. Ponieważ prawdopodobieństwo otwarcia wraz ze wzrostem ilości poświęconego czasu na otwarcie wzrasta do próg nieskończoności, prawda? No chyba by się skończył człowiekowi spinki do włosów. Nawet nie, nawet udało mi się sprawnie to otworzyć, bardzo dobrze. Dwa steampaki lądują u mnie. Metalowe pudło jest puste, to jest, tutaj jest pełne. Przedwojenne pieniądze, zawsze spoko. Strzałkę sobie, znaczy po co ja popielniczkę wziąłem? A dobra, nie wiem gdzie jest, więc nieważne. Dobra, kolejne metalowe pudło, zatem mamy masę różnych itemów. Gronak barbarzyńca, dobra. Przeczytajmy to. Broń biała zwiększyła nam się o 2. Czyli całkiem spoko. Wejdźmy na górę sobie. Tutaj nic nie ma. Protektron, ale protektrony są stosunkowo łatwe. Rozwalony. Piękny slow motion jak upada. Ogniwo energetyczne widać. Szafka na broń. Chiński karabin szturmowy. Bardzo spoko, ekstremalnie spoko, ponieważ ja zrobię teraz coś takiego. I mój karabin szturmowy chiński jest aktualnie naprawiony. Mentaty wezmę sobie. System sterowania wieżyczkami. O, do tego bym się chętnie włamał. Bardzo chętnie nawet. Zapiszmy. No cóż, nie idzie mi to włamywanie się do tego terminala dzisiaj, oj nie idzie. Ale to jest metoda tak zwanych prób i błędów. Próbujmy, dopóki się nie uda. A jako, że mam mało tych możliwych możliwości, więc... Powinno się kiedyś udać. Dezaktywuj system wieżyczek, dobra. Bardzo dobrze, włączyliśmy system wieżyczek, więc teraz powinno być nieco prościej. Nie powinni już nas tak intensywnie kąsać. To są schody na górę, ale ja na górę raczej na razie nie chcę póki co iść. Chcę sprawdzić, co jest tutaj. A tu jest jakieś duże pomieszczenie i widzę zapasy medyczne, które mi są bardzo potrzebne. A, i wyszliśmy tutaj. Fajnie. W sumie fajnie. Fajnie pomyślane pomieszczenie. Dobra. Zatem już wiem, gdzie jestem. Więc możemy spokojnie iść na górę, zobaczyć, co tam jest. Zbadać, penetrować, sprawdzić. A, stołeczne pustkowia. To jest po prostu dach tego. Dobra. A, możemy rozwalić robomózgi, które by na nas z góry napiżdżały, dobra? Zatem zróbmy to. To jest dobry pomysł moim zdaniem. Wystrzelajmy się z 10-milimetrowych pestek. I teraz zabijmy ciebie jeszcze. Robomózgu, umieraj. Trafiamy oczywiście w głowę.
Dwa robomózgi rozwalone. Dobra, zatem naprawdę idzie nieźle. Zapijmy sobie grę i możemy tutaj zeskoczyć nie zabijając się. Ciebie zdejmę ze snajpery. Gdzie jest moja snajpera przede wszystkim? To jest pytanie numer jeden. A w ogóle na co to trzymam? Ale jak już to trzymam, to niech przynajmniej naprawię. Naprawmy ten mój ultra pistolet maszynowy. O, jest snajpera, dobra. Pięknie, dosłownie. Bravissimo, czy jeszcze kogoś mogę sprzątnąć w ten sposób? Chyba nie. Teraz zapijmy sobie grę, czy to będzie skok wiary? Śmiertelny. O, okej. O, udało się. Dosłownie udało mi się zejść nie zabijając się. To jest sukces. Dobra, weźmy sobie na razie nasz chiński karabin strumowy, bo nie mamy do niego troszkę amunicji. I idziemy penetrować Fort Konstantin. Czemu moja postać tak brodzi w teksturach? Patrz, jaki błąd graficzny poważny. Dobra, ale tutaj mamy kolejnego robomózga, który mnie chyba dostrzegł. I nawet nie chyba, tylko na pewno. O! Miałem moment, kurwa mać, co to było. What the fuck was that? Dobra, szybko do przodu, szybko, 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 szybko. Okej, załatwmy go. Żyję? Jeszcze żyję, ale ten wybuch był niesamowity. Wszystko wybucha, kurde. Co tutaj się dzieje w ogóle? Wow. Te wszystkie samochody poszły w pizdu i wybuchły. Magazyn bomb zamknięty, bardzo trudny. Jak dla mnie nie taki bardzo trudny. A tu co jest? Magazyn bomb zamknięty, bardzo trudny. Jak dla mnie. Spoko. Challenge accepted. Mam otwieranie zamków na 100, więc prędzej czy później mi się uda. Raczej później niż prędzej. Zatem będę tutaj być może nawet przez 5 minut próbował to otworzyć. Ale chcę sprawdzić, co jest w tym magazynie bomb, bo mnie to ciekawi. Mnie to nurtuje. Długo będę to zapewne otwierał, ale w końcu mi się musi udać. Dosłownie kiedyś mi się musi udać. Albo zrobię save'a. Zrobię F. Teraz zrobię F8. F8. To jest lepszy sposób. Bo mam 10% szansę trafienia. F8. F8, to się robi nudne. F8. Co nie chcę zaskoczyć. F8. Dobra, otwieramy tradycyjnie. Albo i nie. Dobra. To jest chuj trudne. Jak ja mam to otworzyć niby? O mój Boże. Dlaczego ja mam to otworzyć? O, prawie świeciło. Kurwa. To jest ekstremalnie ciężkie. Dobra. Wejdźmy na F8. Spróbujmy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz.
Kurwa, ja jestem tak ciekawy, co jest za tymi drzwiami, jakiś magazyn bomb. Więc. O! Udało się. Weszliśmy. Od razu zabijamy robomózga na wstępie. Nie aż taki dobry w zabijaniu jesteś, jak mógłbyś być. To jest zapewne to drugie wyjście, a nie, zamknięte przeciętnie. Miniatomówka. Robot trawniczy. Wstecz, tab, chemia. Steampaki oczywiście ładujemy w siebie. I ty masz działko obrotowe, skurczysynie. No nic, spróbujmy. Głowę. Ja, chuja ci zrobiłem. Dobra, uleczmy się. Natracę na dziada masę steampaków, ale trudno. I praktycznie całą amunicję. Bo tak mu wolno zdrowie zbijam. Ale pokonałem go. To jest wkurwiający w cholerę silny przeciwnik. Jak tutaj będzie kolejny, to mnie chyba flak trafi. Nie mówcie mi, że to są bomby atomowe. One wybuchają? Na szczęście nie. To są jebane atomówki. No autentycznie. Cholera. A, tutaj są te drzwi zamknięte na bardzo trudny. Słyszę robomózga jakiegoś w tle. Nieźle. Składowisko bomb atomowych. Dobra, robomózga zabijemy. Weźmy ogniwo energetyczne. Tutaj są drzwi na stołecznik, do stołecznych pustkowi, gdzie wyjdziemy. Tutaj wyjdziemy. I tu wejdziemy. Dobra, spoko. Czyli tutaj w tym magazynie bomb to by było jak na razie wszystko. Na tym jest spoko, nie jest źle. Dobra, mam Port Konstantin zaznaczony na mapie świata? Mam, dobra. Zatem w tym miejscu chciałbym zakończyć odcinek. Między odcinkami zorientuję się mniej więcej, gdzie jest klucz. I do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.